Dzień dobry, w moim studiu Mieszko Ogończyk-Mąkowski z Osady Młynarza. Dzień dobry Państwu, witam Panią. Panie Mieszku, jak ocenia Pan mijający już niestety letni sezon w Osadzie Młynarza? Znaczy sezon jeszcze trwa, bo pogoda jest świetna, natomiast to można powiedzieć, że był wyjątkowy rok. Dlaczego tak? Bo po raz pierwszy odbył się u nas duży festiwal. I w sumie taki niecodzienny, bo to była duża liczba ludzi. Ja szacuję, że było 7,5 tysiąca ludzi i to aż przez 6 dni. To był festiwal Wibracje, 8. edycja, pierwsza u nas. Natomiast niesamowite było to, bo ja też aż tak dużej imprezy u siebie nie gościłem, więc miałem troszeczkę obaw, jak nieruchomość to wytrzyma, jacy to będą uczestnicy. I tu już po festiwalu jestem niesamowicie zaskoczony segmentem tych uczestników. Dlaczego? To były przede wszystkim rodziny, czyli tam było około 1000 dzieci. Natomiast ludzie byli całkowicie bezkonfliktowi. Pomimo tak dużej liczby osób przez 6 dni nie doszło nawet do jednego incydentu. Wszyscy byli zadowoleni, uprzejmi, pomagali sobie wzajemnie. I to się wpisuje chyba w klimat tego festiwalu, bo hasło ogólne tego festiwalu to dobrostan człowieka. I tutaj było ponad 100 prelegentów, 11 stref tematycznych, więc pomimo takiej liczby ludzi, to każdy znajdował to, czego szukał. I nie ukrywam, dużo pozytywnych wartości ten festiwal za sobą niesie. Natomiast planowane są w Osadzie Młynarza kolejne dwie edycje, czyli już znamy termin przyszłorocznej. O to właśnie miałam zapytać, już znamy czy termin jeszcze przyszłorocznej edycji. To jest 21-25 lipca w przyszłym roku. I mówię, warto, ci co byli to wiedzą, ci co nie byli serdecznie zachęcam, bo jest to unikalna impreza, myślę na tle nie tylko tutaj okolicy, ale i kraju. Ja myślę, że jest to wyjątkowa impreza również dlatego, że jak my dziennikarze dobrze wiemy, w Osadzie Młynarza z dostępem do internetu bywa różnie, a tutaj 6 dni ludzie wytrzymali praktycznie z takim utrudnionym dostępem. Tak, oni po prostu bardziej cieszyli się naturą wokół, rzeką, zielenią i różnymi treściami wykładów, które były realizowane. Potem były fajne koncerty, ale takiej muzyczki bardzo stonowanej, pasującej do otoczenia. I nawet sąsiedzi wszyscy też zadowoleni już pytają o kolejne edycje. Natomiast mówię, to było takie niecodzienne, nietuzinkowe wydarzenie. Cieszę się, że udało się je zrealizować właśnie w takim miejscu jak Osada Młynarza. Oprócz tego standardowo co roku rozwija się liczba turystów pod kątem spływów kajakowych. Pogoda się ociepla, ludzie poszukują wytchnienia nad wodą. Ta skwa prawa jest rzeką urokliwą i obserwuje corocznie więcej chętnych, bo wracają ci, co byli, mówią też jakimś swoim znajomym i co roku tych ludzi przybywa. I to jest fajna przygoda, bo rzeka też jest, tacy starzy wyjadacze, którzy pływają po całej Polsce, mówią, że to jest unikalna rzeka. Ona jest nieuregulowana, nie ma tej infrastruktury towarzyszącej. Jest to sama natura, więc i to jest park krajobrazowy, więc ludzie to doceniają. Ciszę, spokój, taką odskocznię od takiego pędu życia codziennego i chętnie wracają do Osady Młynarza. Dodatkowo też robimy imprezy firmowe, jakieś pikniki, bo teren jest urokliwy, urodziny, chrzcin, jakieś takie drobniejsze eventy. A swoją drogą wiadomo, że też biegi przeszkodowe. I tutaj właśnie Adrenalin Rush, bieg przeszkodowy 12 października, edycja na zakończenie sezonu. To już 7 rok robimy te biegi przeszkodowe. Łącznie ponad 30 takich różnych eventów związanych z biegami zrealizowaliśmy. Natomiast troszeczkę zmieniliśmy formułę. Dlaczego tak? Ten bieg, który teraz będzie 12 października, to przede wszystkim dla zabawy. Czyli tu już nie ma formuły elita, czyli dla zawodowców. Jak chcą się pojawić, to też serdecznie zapraszam. Natomiast przeszkody nie będą zbyt trudne. Czyli każdy może wziąć udział. Każdy może wziąć udział. W regulaminie jest, że od 13 roku życia za zgodą rodziców, ale nawet mniejszy uczestnik, młodszy, jeżeli rodzice wyrażą zgodę, będą wolontariusze, którzy pomogą. I to jest dystans 5 km plus, czyli między 5 a 7, około 20 przeszkód. Część takich naturalnych typu bagno, woda, ale bardzo bezpiecznie, z zabezpieczeniem i medycznym, i WOPR-u, i wyszkolonych wolontariuszy. Natomiast dystans też taki między 5 a 7, więc nie za krótki, nie za długi.
Dla pierwszych trzech uczestników w kategorii mężczyźni, kobiety są przewidziane nagrody finansowe 1500 i 250 zł. Oczywiście każdy dostaje pamiątkowy medal, ciepły posiłek na mecie, fajną atmosferę, a mówię, odchodzimy od zawodowców na rzecz amatorów, których jest coraz więcej i dla nich to ma być taka przygoda, że mają się poczuć szczęśliwi, zadowoleni. Dostarczyć sobie endorfin. Dostarczyć sobie endorfin na ten jesienny czas i zapraszamy całe rodziny, bo to jest impreza też rodzinna, czyli mogą biec rodzice z dzieckiem, można kibicować, można przyjechać jako kibic. 12 października zapisy trwają. To już mówię, pewnie 30 któraś impreza realizowana przez Adrenalinę i takie zakończenie sezonu, bo październik to już jest koniec, można powiedzieć, ciepłych dni, początek takiej słoty jesiennej, więc taki dobry czas, żeby fajnie spędzić go w Osadzie Młynarza. A oprócz tych naturalnych przeszkód, ile tych trudniejszych jak dla mnie przygotowaliście? Znaczy 15-20 w tym przedziale, ale to z jednej strony mogą się wydawać trudne, z drugiej strony, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby pokonać taką przeszkodę, to wykonuje ci ćwiczenie zastępce typu przysiady, więc każdy da radę. A liczy się atmosfera tego biegu, liczy się pokonywanie własnych ograniczeń, słabości. Dla niektórych już takim pierwszym krokiem to jest zapisanie się na bieg. Ludzie często grupkami, 3-5 osób, czyli samemu tak jakoś nie czują śmiałości, ale jak namówią sąsiada, brata, kogoś z rodziny czy przyjaciela, to im raźniej i wtedy fajna atmosfera podczas tego biegu zawsze jest taka, można powiedzieć, unikalna, a swoją drogą piękno natury wokół też wpływa na takie pozawerbalne postrzeganie tego biegu i ludzie odchodzą już po imprezie zadowoleni z uśmiechem na twarzach. A jaki limit uczestników przewidzieliście? Znaczy, przewidujemy 200-300 osób, natomiast tu nie ma jakiegoś limitu, czyli jeżeli przyjdzie więcej, to przepustowość toru jest na tyle duża, że nie ma żadnych ograniczeń, więc serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Dopiero teraz zaczynamy jakąś taką akcję promocyjną, bo w wakacje to był taki zwiększony czas różnych wydarzeń, bo nawet ten festiwal wibracji, on trwał 6 dni, ale przygotowania to 2 tygodnie i potem tydzień, czy prawie 10 dni sprzątania po festiwalu, bo jednak taka liczba osób w jednym miejscu to też wymaga niemałych nakładów pracy. Natomiast teraz właśnie zaczynamy promować ten bieg i myślę, że ci, co stale uczęszczają na nasze eventy, też się pojawią. No, myślę, że tak, bo z obserwacji, niestety do tej pory z obserwacji, wiem, że to niesamowita frajda wziąć udział w takim biegu z przeszkodami. Pokonanie ich dostarcza naprawdę bardzo dużo satysfakcji uczestnikom. Tak, i to jest taki następny etap rozwoju biegacza, bo najpierw biegacze sobie biegają krótkie dystanse, potem dłuższe, a potem poszukują dodatkowych wrażeń i stąd właśnie rozwój dyscypliny biegi przeszkodowe. I one spełniają takie, że tak powiem, kolejne stadium rozwoju biegacza, bo taki bieg za każdym razem jest inny, czyli jest inna trasa, inne przeszkody, więc to nie jest powtarzalne. To jest zawsze coś nowego, nowe wyzwanie i serdecznie zapraszam. 12 października Radotki, Osada Młynarza. No to jeszcze na koniec, to będzie już październik, czy uczestnicy będą mogli mieć nadzieję na coś ciepłego po tak, zakończeniu biegu? Zawsze na koniec biegu częstujemy ciepłym posiłkiem, tutaj standardowo jest to na miejscu robiony ciepły żurek i zawsze rozpalamy też ognisko, bo naturalny płomień, jeżeli ktoś zmarznie, chociaż biegacze raczej szukają ochłodzenia po takim biegu, to zawsze fajna atmosfera też przy ognisku. Zapraszamy w takim razie 12 października do Osady Młynarza w Radotkach, a zapisy są już, tak? Tak, zapisy trwają na naszym Facebooku i na stronie Foxter Sport, więc serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. W moim studiu gościł Mieszko Ogończyk-Mąkowski.